Dobry wieczór wszystkim w największym święcie chrześcijańskim na całym świecie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Króla i Pana, mówi o tym, że Jezus zmartwychwstał kiedyś i zmartwychwsta też w moim życiu i czy mi się to podoba, czy nie, tak się stanie, więc nie ma co się przejmować za bardzo swoimi problemami, bo i tak to Bóg wszystko ogarnie. Drodzy Państwo, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 20, werset od 1 do 9, kto może, niech otwiera Pismo Święte, a teraz jak zwykle nasze krótkie wprowadzenie do tego, jak my tu medytujemy. Witaj na medytacji online. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli to Twój pierwszy raz, teraz będziesz mógł usłyszeć krótkie wyjaśnienie, jak możesz modlić się razem z naszą medytacyjną wspólnotą. Jeśli jesteś tutaj systematycznie, na pewno już wiesz, jak to wygląda. Medytację Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze o 21:30. Wcześniej trwa krótkie wprowadzenie do medytacji. W tym czasie przygotuj sobie miejsce, w którym chcesz medytować. Medytowanie przy komputerze jest bardzo trudne. Najlepszym miejscem jest wygodny fotel lub krzesło. Pamiętaj, żeby wyłączyć Facebook oraz inne strony internetowe, tak, żeby nic Ci nie przeszkadzało. Streaming medytacji jest także na YouTubie. Są tam lepsze warunki do medytowania. Link znajdziesz w opisie postu. Komentowanie filmiku zostaw na później. Będziemy to robić po zakończeniu medytacji. Przed medytacją możesz wyłączyć monitor. Do modlitwy wystarczy sam dźwięk. Możesz również przygasić światło lub zamknąć oczy. W trakcie medytacji nie musisz nic robić. Usiądź, zrelaksuj się i słuchaj delikatnej muzyki oraz słów prowadzącego. Po prostu pozwól sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w Twoich myślach, wyobrażeniach i uczuciach. Duch Święty sam poprowadzi Twoją modlitwę. Możesz Mu zaufać. Nasza medytacja potrwa około 40 minut. Archiwalne medytacje znajdziesz na stronie internetowej www.medytacja.online. A teraz rozpoczynamy wprowadzenie do modlitwy. Medytację prowadzą jezuici. Drodzy Państwo, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 9, to jest moja ulubiona Ewangelia. Ja ją zapamiętałem najbardziej z pierwszych rekolekcji w milczeniu, na których byłem. Jest Maria Magdalena, która płacze u grobu i dzieje się cud, bo się okazuje, że ona płacze nad czymś, co się stało, ale się nie skończyło jeszcze. Zapraszam, teraz przeczytam ten fragment Pisma Świętego. Kto chce medytować z własnym Pismem Świętym, można w tym czasie otworzyć Ewangelię Świętego Jana. Z Ewangelii według Świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował. I rzekła do nich: zabrano Pana mego z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżąca nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięta na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Thank you.
Drodzy Państwo, dzisiejsza Ewangelia, taka bardzo szczęśliwa i fajna i przyjemna, ona pokazuje nam jakieś trzy postacie, z którymi można się utożsamić mniej lub bardziej. Maria Magdalena, Święty Jan i Święty Piotr. I Maria Magdalena to jest kobieta, która jest bardzo ciekawie tutaj pokazana, bo ona płacze przy grobie i nie widzi, że tam Jezus już zmartwychwstał. Płacze, łzy jej zalewają oczy i przez to ona dalej nic nie widzi. To jest kobieta, przy której stanął Jezus zmartwychwstały, ten, za którym płakała, i przez to, że ona była tak przejęta płaczem, łzami, smutkiem i tym poczuciem straty, tak w to głęboko weszła, że już świata poza tym nie ma. Te łzy spływają, że mam taką głębię ostrości, wszędzie wszystko rozmyte jest. I ja mogę tak mieć, że w moim życiu jestem głównie skupiony na tym, co straciłem, czego nie mam, co się nie udało, co się w życiu popsuło, czego się nie da odwrócić, i płaczę. I przeżywam trud, stratę. I to jest adekwatne, to nie ma co tego negować, że tak jest. Natomiast może być tak, że za tymi moimi łzami też jest życie, którego nie widzę. I Bóg do mnie mówi gdzieś z boku: Daniel, a ja: Panie ogrodniku, nie rozpoznaję Jezusa. Może tak być, kiedy zbyt mocno angażuję się w przeżywanie tego, co straciłem. I owszem, tak jest, że jak przeżywam jakiś trud, stratę, ból, to jest taki moment, że to trzeba wypłakać, trzeba się poprzejmować tym wszystkim, nie można tego wypierać i uciekać od tego. Ale jest też drugi moment, w którym trzeba otrzeć łzy i zobaczyć, co jest za nimi, jakie dobre jest, gdzie jest zmartwychwstały za moimi łzami. To jest jedna postać, z którą można się utożsamić. Druga to jest Święty Jan. To jest umiłowany uczeń Jezusa, który pobiegł pierwszy, jak się dowiedział, że kamień odsunięty, płótna leżą, pobiegł pierwszy i stanął. I można tak mieć, że ja mam taką ufność w słowa. Jak ktoś mówi o Panu Bogu, no to biegnę pierwszy, ale jak przychodzi do takiego momentu decydującego, że z medytacji mi coś wynika albo z jakiegoś rozeznawania mojego wynika, to staję. No i nie wiem, może niech ktoś pierwszy tam wejdzie. Ja się boję. Mnie coś zatrzymuje. Albo nie mam takiego głębokiego przekonania w to, co robię. Jak Święty Jan. I można być tak jak Święty Piotr, który jest takim chłopkiem trochę. Taki w Ewangelii jest tak przedstawiany, że on jest taki porywczy, taki nie do końca wszystko rozumiejący. Nie wypre się, a potem się wypiera. Ja wskakuję do wody. Ale jest tak szczery w tym wszystkim, że jakby widać, że nic się w nim nie kłóci. I to jest Święty Piotr, który nie dowierza w zmartwychwstanie, ale w pewnym momencie biegnie, dobiega do Jana, który się zatrzymał, i wbiega. Ja mogę mieć bliżej do Jana, że tak łatwo wybiegam, ale nie kończę, a mogę mieć tak jak Piotr, że jestem taki może trochę otępiały w tym wszystkim, ale jak Bóg coś mówi, no to dobiegam do końca. I wszystko jedno, z którą postacią mi jest bliżej, może być z jedną, może być z drugą. Najważniejsze jest to, że ich trójka spotyka Jezusa. Każdy z nich zauważa, że w moim życiu jest tutaj Jezus obecny, tylko każdy trochę w inny sposób. W zgodzie ze swoim temperamentem, ze swoją mentalnością, ze sposobem myślenia, funkcjonowania, które się tam wypracowało w moim życiu. Każdy. Więc ja też. Ze swoim sposobem. Wszystko jedno, jakie ona jest. Ja też. Drodzy Państwo, troszeczkę później zaczęliśmy, więc zapraszam teraz, żeby chwilę w ciszy pobyć z taką myślą, że zaraz spotykam się z Jezusem Chrystusem. Zaraz zacznie się moje spotkanie ze Zmartwychwstałym. Warto w tym czasie, kto może, przeskoczyć na YouTube, żeby nam nie przeszkadzały żadne latające lajki. Kto chce, może udostępnić ten filmik w Zmartwychwstanie. Może ktoś z tego korzysta. I wybieramy takie miejsce, w którym dobrze mi będzie medytować.
pomyśl teraz, że jest przy Tobie Jezus Chrystus. Jest przy Tobie zmartwychwstały Bóg. Niezależnie od tego, co myślisz, niezależnie od tego, co przeżywasz, jest z Tobą zmartwychwstały Bóg. Postaraj sobie teraz przez chwilę uświadomić sobie to, że On tu jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, poprowadź moją modlitwę. Proszę Cię, aby wszystkie moje myśli, zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, aby ta modlitwa prowadziła jedynie do Ciebie. Proszę Cię, aby to wszystko, co będziesz w niej mówił, było dla mnie najważniejsze. Abyś w czasie tej modlitwy to Ty zmartwychwstały był na pierwszym miejscu, nie moje problemy. Panie Jezu, w czasie dzisiejszej medytacji szczególnie proszę Cię o to, abyś dał mi uwierzyć, że Ty jesteś żywy, że Ty jesteś żywy w moim życiu. Daj mi w to uwierzyć. I proszę Cię, daj mi zobaczyć, w jakich miejscach jesteś żywy w moim życiu. W jakich sytuacjach się pokazujesz, jak mi pomagasz.
na początku tej modlitwy, przy zamkniętych oczach, zobacz grób. Grób kamienny, w którym jest pochowany ktoś bardzo ważny. Jest wczesny ranek. Słońce jeszcze nie wzeszło wysoko. Jest delikatna wilgoć w powietrzu. Zobacz siedzącą przed grobem kobietę. Jest cała zapłakana. Długie czarne włosy przyklejają jej się do policzków z powodu łez. Zobacz, jak jest zgarbiona. Jak ma spuchnięte oczy z powodu płaczu. Jak łka. Usłysz jej płacz. Usłysz, jak wyciera sobie nos, jak smarczy, jak nie może sobie poradzić z emocjami, które przeżywa. Popatrz na nią.
Zobacz, jak Maria Magdalena jest pogrążona w cierpieniu. Także nie widzi niczego, co się dookoła niej dzieje. Jest zapadnięta w sobie samej. Nad czym ja płaczę w moim życiu? Przed jakim grobem? Przed grobem czego? Gdzie straciłem nadzieję? Uwierzyłem, że to już koniec, że Bóg już w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia, że zostało tylko cierpienie. Jak wygląda twój płacz? Czy są to realne łzy, czy uciekanie od tematu?
samotność, wewnętrzny smutek mocno skrywany, próba ucieczki, zapomnienia. Co twój smutek zasłania? Co w twoim życiu zasłania ten smutek? Kogo on zasłania? Zobacz, jak teraz do ciebie, płaczącego wewnątrz siebie lub na zewnątrz, przychodzi Jezus. Kładzie ci rękę na ramieniu, podczas kiedy ty szlochasz. Jesteś pogrążony w trudzie, w cierpieniu, w załamaniu. I trzymając rękę na twoim ramieniu, mówi: przecież ja żyję. Aniu, Piotrze, ja naprawdę żyję.
Ja w Twoim życiu żyję. Jestem. Aniu Piotrze, jestem obecny tu i teraz z Tobą. Jestem żywy w Twoim życiu. Działam. Być może szukasz mnie w miejscach, w których widywaliśmy się wcześniej. I tam mnie nie dostrzegasz. Jestem z Tobą inaczej niż wcześniej. Ale zawsze byłem, jestem, żyję. Nie zamykaj mnie w grobie. Nie chcę tam być. Ja jestem żywy. Jestem poza grobem. Otrzyj łzy i dostrzeż moją obecność. Postaraj się teraz pomyśleć, w jaki sposób Bóg jest obecny w Twoim życiu, w osobach, które Cię otaczają, w Twojej rodzinie, w przyjaźniach, w napotkanych osobach.
jak Bóg działał dla ciebie przez te osoby. Pomyśl teraz o natchnieniach, które Bóg ci w ostatnim czasie dawał. Zachęcał cię do zrobienia czegoś dobrego. Może odwodził cię od twoich zamiarów. Jak Bóg podsuwał ci myśli i pomysły.
Zobacz momenty, w których Bóg ci pobłogosławił. Finansowo, przez ludzi, przez dokończone twoje pomysły. Zobacz Jego niezauważoną przez ciebie obecność w tych momentach. Teraz postaraj sobie przypomnieć te momenty, w których ty zrobiłeś coś dobrego. Z kimś po prostu porozmawiałeś, kogoś wsparłeś, albo zrobiłeś komuś dobry uczynek. Wtedy Bóg działał przez ciebie. Wtedy Bóg posługiwał się tobą dla dobra innych. Jest On w tobie obecny cały czas, nawet jeśli tego nie zauważasz. Jeśli masz jakąś trudną sytuację, popatrz teraz na nią i zapytaj się Boga, jak On jest obecny w tej trudnej sytuacji, jak On w niej żyje,
jak On sam chce pracować. Nie szukaj Boga tam, gdzie Go nie ma. Szukaj Go tam, gdzie On jest. Pozwól teraz Jezusowi, żeby otarł Twoje łzy, aby przetarł wszystko to, co zasłania Ci Jego obecność. Powiedz Mu o tym, że potrzebujesz Jego obecności w swoim życiu, że potrzebujesz ją widzieć. I proś Go o to, aby otwierał Twoje oczy na widzenie Jego. Usłysz, jak Jezus mówi do Ciebie, że jest obecny w Twoim życiu, w Twoim wnętrzu. Niezależnie od tego, czy mocno wierzysz, czy jest Ci trudno. Niezależnie od tego, jaką masz sytuację życiową, On jest w Tobie. Niezależnie, czy grzeszysz, czy nie, On jest w Tobie.
bo chcę być. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą medytację. Zapraszam do tego, żebyśmy zrobili refleksję zaraz po tej medytacji, każdy z nas osobno. Dzisiaj jest takie ważne święto, że warto dzisiaj, a może jutro, powiedzieć chociaż jednej osobie, że Bóg jest dla mnie ważny i że ja doświadczam Jego działania w życiu. Warto komuś powiedzieć właśnie w takich słowach może, że Jezus żyje, że ja Go doświadczam w swoim życiu. Takiej osobie, która w moim otoczeniu tego potrzebuje, nie wszystkim w parafii i połowie miasta, ale jednej osobie, która, dla której może to być ważne. Pomyślmy o takiej osobie i podzielmy się z nią może efektami tej medytacji i oczywiście można się podzielić z nami wszystkimi tym, co Was dotknęło w czasie medytacji na naszej grupie Medytacji Online, a na stronie medytacja.online można się zapisać na następną medytację. Dzięki serdeczne, z Bogiem, no i co, trzeba dużo czasu z rodziną w tym czasie spędzać. Z Bogiem.